Niech będzie pochwalony Ojciec Niebieski, Jezus Chrystus i Duch Święty, teraz i zawsze. Módlmy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Matko Boża, niepokalana Maryjo, w Twoje ręce powierzam swoje życie. W Twe ręce oddaję siebie. Ukochana Matko, moje serce wypełnia radość. Moje serce wypełnia pokój. Moje serce wypełnia miłość. Matko Boża, niepokalana Maryjo, Ty jesteś w moim sercu. Ty wypełniasz mnie całego. Ty wypełniasz mnie swoim światłem. O Maryjo, swym litościwym sercem obejmij dusze zamknięte w ciemnych więzieniach pokuty, a nie mających na ziemi nikogo, kto by o nich pamiętał. Najlepsza Matko, wejrzyj swym miłosiernym wzrokiem na te dusze opuszczone. Przyjdź im ze skuteczną pomocą wśród opuszczenia, w jakim pozostają, i pobudź z serca wielu wiernych do modlitwy za nie. Niepokalana Maryjo, Matko Miłosierdzia, która widziałaś święte ciało ukochanego Syna Twojego wiszącego na krzyżu, patrzyłaś na ziemię przesiąkniętą Jego krwią i byłaś obecna przy Jego okrutnej śmierci. Polecam Ci, Matko Najświętsza, dusze cierpiące i błagam. Racz wejrzeć na nie okiem swego miłosierdzia i wyjednaj im wybawienie. Dla wyproszenia Twej łaski, o Matko Niepokalana, przebaczam szczerze i serdecznie tym wszystkim, którzy mnie obrazili. I przez Twoje wstawiennictwo proszę Jezusa o udzielenie im wszelkiego dobra, łaski i błogosławieństwa. W zamian za zło, które mi wyrządzili lub którego mi życzyli. Przez Twoje ręce, o Panno Święta, ofiaruję Bogu ten akt miłości dla uproszenia miłosierdzia dla dusz, które poddane są oczyszczeniu. Maryjo niepokalana, oddaję się Tobie tak ufnie, jak oddał się Tobie sam Bóg. Wraz z Tobą pragnę Mu za Jego łaską odpowiedzieć na Jego miłość do człowieka. Ty całą swą istotą rodzisz Chrystusa i utożsamiasz nas z Nim, kształtując na Jego obraz i podobieństwo. Ucz nas codziennego, konkretnego przylgnięcia do zbawczego planu Twego Syna i prowadź do zjednoczenia z Nim. Ojcze Niebieski, Ty w Maryi starłeś szatana i utworzyłeś nowego człowieka, aby zwyciężał zło mocą niepokalanego poczęcia. Niech ono zatriumfuje nad światem, niech ogarnie każde serce, aby umiało tak Ci zawierzyć, jak zawierzyła Maryja. Ty, Boże, w Trójcy Jedyny, oddałeś się stworzeniu w Duchu Świętym, aby odnowić oblicze ziemi. Oto ja, wraz z całym stworzeniem, oddaję się Tobie w tymże Duchu, w niezgłębionej tajemnicy niepokalanego poczęcia. Łączę się z nią, w niej, przez nią i jak ona oddaje Ci moje życie, abyś w nim i przez nie wypełnił swój zamysł względem świata. Zapal ogniem Ducha Świętego moje serce, niechaj od niego zapłoną wszyscy, których postawisz na mojej drodze. Matko Boża, niepokalana Maryjo,
Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko, czym jestem i co posiadam. Całym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości. Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi Świętemu, którego jesteś Matką. Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twego Syna i zawsze zwyciężasz. Spraw więc, wspomożycielko wiernych, by moja rodzina, parafia i cała ojczyzna były zawsze rzeczywistym królestwem Twego Syna i Twoim. Amen. Niech Ojciec Niebieski będzie blisko Ciebie i niech Cię wzmacnia na ciele, duszy i umyśle. Miłosierny Jezus osłoni najdroższą krwią swoją i napełni swoim Duchem Świętym. Wszyscy aniołowie i święci niech chronią Cię przed złem. Z Trójcą Świętą po prawdziwej drodze miłości podążaj. Święcie myśl, święcie postępuj i miłuj tylko to, co święte. Niech dobry Bóg Cię błogosławi, a Maryja otacza najczulszą opieką. Moje ciało, umysł, duch i dusza są zawsze w Bogu. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Duch Święty Modlitwy. Zostań z Ojcem Niebieskim, Jezusem Chrystusem i Duchem Świętym. Szczęść Boże!